Witam serdecznie, Iwona Eriksson z tej strony i dzisiaj z serii Nauki na pięciu drutach pokażę Wam inny sposób narzucania oczek na druty, na pięć drutów. Mówię inny sposób, dlatego że w ubiegłym odcinku, tutaj jest do tego odcinka link, możecie go sobie zobaczyć, jeśli jeszcze go nie znacie, pokazywałam, jak się narzuca oczka na pięć drutów i potem je się przekłada. Tłumaczyłam, na czym to polega. To było narzucanie krzyżowe. W tym odcinku pokażę Wam narzucanie sposobem prostym, a także takie specyficzne narzucanie od razu na pięć drutów, bez przekładania oczek, taki jakiego ja używam od wielu, wielu lat. I ja bardzo lubię. Niekoniecznie musicie lubić to narzucanie, ale ja po prostu pokażę Wam, jak ja robię. Może akurat Wam się spodoba. Potrzebna będzie nam nitka i 5 drutów, dlatego że robimy na 5 drutach. Będziemy narzucać oczkę na 4 druty, a tym 5 drutem będziemy przerabiać naszą robótkę. I w przeciwieństwie do tego narzucania z poprzedniego odcinka, tutaj nie potrzebujemy jakiejś długiej dodatkowej nitki. Po prostu nakładamy sobie od razu nitkę na drut. I narzucamy. Ja nie będę Wam pokazywać, na czym polega narzucanie proste. Tu jest link do tego narzucania. Chociaż oczywiście możecie tu zobaczyć. Ja w tym filmie pokazuję troszeczkę inny układ trzymania tutaj na palcach. Ale wystarczy trzymać tak. I po prostu nabieramy oczka. Tutaj nie mamy żadnej dodatkowej nitki. Po prostu jest to ta sama nitka. Ta nitka z końcówki po prostu jest tutaj na początku. Jej nie używamy. Zakładamy nitkę na palec wskazujący i na kciuk. Lub w inny sposób, jaki Wam pasuje. Tutaj ja sobie przytrzymuję tą nitkę tutaj palcami, żeby nitka była napięta. Chodzi tylko o to, żeby nitkę, która idzie od kłębka, zahaczyć drutem, a oczko, żeby powstało z tej nitki, która tutaj jest blisko tego druta, na który narzucamy oczko, które jest tej nitki, która odchodzi już od narzuconych oczek. W ten sposób i zaciągamy. To jest narzucanie proste, którego bardzo często używamy gdzieś przy narzucaniu oczek w robótce, jeśli jesteśmy w środku robótki. I sobie teraz narzucimy kilkanaście oczek na te druty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tutaj mamy oczek. Ale my zawsze narzucamy sobie, jeśli robimy skarpety czy rękawiczki, daną ilość oczek. Powiedzmy, że potrzebujemy na dziecięce rękawiczki 40 oczek, to narzucamy sobie na każdy drut 10 oczek. Narzucimy sobie 10 oczek na każdy drut. Tutaj jeszcze 2 oczka, mamy 10 oczek. Jeśli potrzebujemy 60 oczek, to na każdy drut narzucamy po 15 oczek. Taką samą liczbę narzucamy na każdy drut. I teraz jak już mamy 10 oczek, na jednym drucie bierzemy sobie następny drut i od razu narzucamy sobie oczka na następny drut. Nakładamy sobie tutaj, ale nie w ten sposób. Robimy taką pętelkę. Od razu nakładamy, żeby już mieć nałożone i narzucamy 10 oczek. Tu już mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mamy 2 druty. Przesuwamy tak troszeczkę, żeby nie za blisko, żeby one nam nie spadły. Bierzemy następny drut i narzucamy kolejne 10 oczek, czy 15 oczek, czy 20, w zależności ile potrzebujemy.
Oczywiście możemy narzucić sobie w ten sposób. Tak tutaj trzymamy. Narzucamy sobie tą nitkę. Podbieramy. Tutaj to pierwsze oczko może być troszeczkę dziwne, ale chodzi o to, żeby ono tu na dole było przekręcone. Żeby ono się trzymało na tym drucie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu zaczynają nam trochę przeszkadzać te druty. Możemy sobie przytrzymać. 6, 7, 8, 9, 10. Tu tych drutów mamy coraz więcej. I dlatego czasami warto, tak jak mówiłam w pierwszym odcinku, mieć te krótsze druty, które mają po 15 cm. To wtedy ich tyle nie ma. Albo robić troszeczkę dalej od stołu. Tu już mamy 3 druty, jeszcze jeden. Pierwsze oczko, tak troszeczkę. Możemy tu nawet załapać. Ja mam już wprawę w robieniu. Pierwsze oczko może być zawsze troszeczkę skomplikowane. Można nawet tak załapać. Tak też można. Chodzi tylko o samo załapanie oczka i po prostu wtedy dociągamy. Pilnujemy, żeby ta nitka była tutaj skrzyżowana. Widzicie, żeby było tutaj to oczko nawinięte na ten drut. Mamy pierwsze oczko. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I w ten sposób bez żadnego przekładania mamy druty na czterech drutach. Taką ilość, jaką potrzebujemy. I teraz sobie ułożymy tak jak pokazywałam na poprzednim filmie. Trzeba ułożyć sobie tak, żeby widzieć, żeby ta robótka nam się nie przekręciła. Chodzi po prostu o to, żeby te nitki tutaj, ten ściek, który powstaje przy załapywaniu oczek, linia jego była prosta, a nie przekręcona na przykład w ten sposób, bo jak będzie przekręcona w ten sposób, to robótka będzie przekręcona. Obwód będzie przekręcony i wyjdzie nam coś innego, a nie skarpety. I teraz przy tym sposobie narzucania oczek po prostu nie ma sensu, żeby przekładać oczka, dlatego że te oczka trzymają się tutaj luźno na tym drucie. One są tylko po prostu zahaczone. Tutaj one są jakby przekręcone, te oczka, i dlatego się trzymają. I przy przekładaniu takich oczek na drugi drut, gdybyśmy chcieli na przykład podzielić z tego drutu na jeszcze jeden drut, te oczka po prostu mogą nam się bardzo szybko popsuć i nie będzie tych oczek. Dlatego jeśli narzucamy tym sposobem, to ja proponuję, żeby narzucać od razu na wszystkie druty. Narzucanie sposobem krzyżowym, tym, który jest w tym poprzednim filmie tutaj, w tym poprzednim, też można narzucić tym sposobem od razu na cztery druty, ale też proponuję, żeby narzucać od razu na jeden drut, nie na dwa druty i wyciągać, dlatego że te oczka będą luźniejsze i te druty mogą się wysunąć. Oczywiście możecie spróbować. Do odważnych świat należy. Ja tylko mówię, jakie ja mam doświadczenie. Każdy trzyma inaczej druty. Na początku jest zawsze trudniej, ale potem dochodzimy do wprawy. Dla mnie też było trudno na początku tak narzucać i mi się druty myliły i przekręcałam robótkę i mi się wysuwały i oczka się psuły. Także nie przejmujcie się, jeśli Wam się nie udaje. To jest normalne. To jest naprawdę, naprawdę normalne. To wprawa czyni mistrzem. I sobie przesuwamy ten drut pierwszy. Ten pierwszy drut jest zawsze tutaj przy tej nitce na początku. I teraz będziemy przerabiać tak, jak przerabiamy dalej oczka. Tak jak pokazywałam po prostu na
ostatnim filmie. I tutaj pilnujemy, żeby nie przekręcić tej robótki. To jest bardzo, bardzo ważne. Sobie ten pierwszy drut, czwarty drut wkładamy po ten pierwszy, bo będziemy z tego pierwszego spierać oczka. Jeszcze raz sprawdzamy, czy tu mamy proste te kreski nabierania oczek. I będziemy nabierać sobie, przerabiać oczka. To jest ważne, żeby trzymać troszeczkę tą nitkę, dlatego żeby nam się nie poluźniły to pierwsze oczko i żeby nam od razu nie spadło. I teraz powiem tak, te oczka naprawdę nabierane sposobem tutaj tym prostym są ciasne, przynajmniej pierwsze oczko, można troszeczkę sobie poluźnić, ale jednocześnie trzymamy tą nitkę, żeby nam nie spadła. I niektóre osoby uważają, że o, to jest za ciasno, ja proponuję narzucanie oczek tym krzyżowym. Oczywiście, każdy narzuca oczka takim sposobem, jakim chce. Takim sposobem, jakim mu pasuje. To nie jest powiedziane, że trzeba narzucać tym sposobem, co ja narzucam. Ja pokazuję Wam różne sposoby i każdy niech potrenuje i sobie wybierze ten, który mu najbardziej pasuje. Ale bardzo fajnie jest znać różne sposoby i narzucać tymi sposobami w zależności od tego, jaką mamy robótkę, co będziemy robić. Ja tutaj robię w tej chwili ściągacz. Dwa prawe, dwa lewe. Teraz mam dwa lewe. Teraz będę miała dwa prawe. Przy robieniu w ten sposób pamiętamy, że jak skończyliśmy tutaj dwa prawe, to na następnym drucie będą dwa lewe. To nie znaczy, że na każdym drucie zaczynamy od prawych, tylko tu skończyliśmy na prawych, zbieramy ten drut, który nam został, przekładamy nitkę z przodu i będziemy robić lewe. Tutaj widzicie, nitka jakby, ta nitka jest, tutaj nam się powiększyła, rozszerzyła, dlatego, że jak ściągamy oczka z drutu, to one tutaj się bardziej zaciskają, ale to nie szkodzi, to się wyrówna, tylko po prostu pamiętamy, żeby to pierwsze oczko, kiedy będziemy robić to pierwsze oczko, to poluźniamy troszeczkę i jakby dociskamy do tego poprzedniego drutu, żeby to nam się nie robiła ta szpara. To jest właśnie taka rzecz, o której należy pamiętać przy robieniu na pięciu drutach, żeby tutaj to pierwsze oczko robić ciasno w stosunku do poprzedniego drutu, żeby ta szpara nam nie powstawała. Tak jak mówiłam poprzednio, ten pierwszy rząd jest trudny, no ale wszystko jest trudne, nim stanie się proste. Dlatego nie przejmujcie się, wprawa czyni mistrzem i poświęcamy troszeczkę więcej czasu na ten pierwszy rząd, ale dalej będzie łatwiej. Widzicie, te druty tak, tych drutów jest całe mnóstwo, dlatego że one są długie, 20 cm, ale ja pokazuję Wam na tych drutach właśnie, żeby pokazać, że to nie jest wcale niemożliwe. To jest możliwe. To jest troszeczkę trudniejsze, zwłaszcza, że ja tutaj mam kamerę i muszę się zmieścić w kadrze, a jednocześnie uważać, żeby te druty nie zasłaniały robótki. Następny. Przesuwamy sobie troszeczkę te druty. I znowu, tutaj będziemy robić to pierwsze oczko. Wkuwamy i przyciskamy do tego drutu, żeby to ta przerwa nam zniknęła. I robimy dalej. Możliwe, iż te oczka tutaj na tych drutach są ciaśniejsze, ale mimo wszystko jak włożymy drut, to możemy je trochę rozluźnić, dlatego że jak oczka nam tutaj się zaciskają, to jednocześnie nitka nam się poluźnia.
dlatego że to zaciskanie powoduje, że obwód tych oczek będzie mniejszy niż kiedy są nałożone na drucie. Proszę bardzo i zaraz będziemy mieć prawe oczka i potem następne 10 oczek i za chwilę zaczniemy też następny rząd. Tutaj mamy przerobiony pierwszy rząd. Sprawdzamy jeszcze raz, że robótka nam się nie przekręciła. Te linie, ta linia ścieku, gdzie oczka się zaciskają, one są wszędzie proste. Troszeczkę odgarnę te nitki, żebyście widziały lepiej. Proszę bardzo. Warto jest sprawdzić po pierwszym rzędzie. Warto jest sprawdzać od czasu do czasu, żeby potem się nie okazało, że gdzieś jest przekręcone. I potem wyjdzie na to, że musimy próć. Sprawdzamy sobie i teraz będziemy robić drugi rząd. Pamiętając, że ten pierwszy drut zaczynamy od prawych oczek. Kontrolujcie sobie, jakie macie oczka, jeśli robicie ściągacz. I robimy drugi rząd i dalej trzeci, czwarty. Po prostu jesteśmy gotowi do dalszego robienia skarpet czy też rękawiczek. Dziękuję bardzo.